Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Adam, jest ze mną Maciek. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiali o grach wideo. Powiedz mi, Maciek, czy lubisz gry wideo? Co sądzisz w ogóle o grach wideo? Hmm, zdarza mi się zagrać od czasu do czasu, ale generalnie nie przepadam, dlatego zmarnowałem na nie z 25 lat mojego życia. Okej, okay. ale nie będziemy rozmawiali po prostu o grach wideo, bo obawiam się, że skończylibyśmy rozmawiać. W 2026 roku, mm -hmm. więc ograniczymy się do wydarzeń z ostatniego tygodnia, który spędziłeś gdzie, przepraszam? We Włoszech, na Sycylii. Więc nie za bardzo wiem, co się działo. Będziesz musiał mi referować, a ja będę re reagował: o mój Boże, naprawdę? Tak. Więc w takiej oto formule spróbujemy sobie powiedzieć o paru ciekawych, mam nadzieję, wydarzeniach z tego tygodnia. A zaczniemy od, od nowej polskiej gry, e, drugowojennej opowiadającej o Powstaniu Warszawskim. O mój Boże, naprawdę? Tak. Wyobraź sobie, że Destructive Creations, e, czyli twórcy kiedyś Hatred, a teraz Warmongrels, w sensie sprzed paru lat, a mm, naj, najnowsza gra, jaką wydadzą, to będzie gra o Powstaniu Warszawskim, która przypomina Warmongrels. Warmongrels, dla tych, którzy nie wiedzą, to była taka gra w stylu Komandosa, opowiadająca o właśnie czasach II wojny światowej e, i w przeciwieństwie do komandosa, czy do komandosów, czy do gier podobnych, była dosyć realistyczna w oprawie graficznej. Taka dosyć ponura, w związku z tym i mało czytelna, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, bo o ile komandos, pamiętasz komandosy, mm -hmm, prawda? Oczywiście. One były takie kreskówkowe, prawda? No i to były takie bardziej, taka, to, te komandos to taka, taka formuła zagadki trochę logicznej, która mi się kojarzy z taką grą dla dzieci która się nazywała, pamiętam jak się nazywała, to się rozrzucało takie takie patyczki? i Bierki. Bierki, mhm. właśnie, z bierkami. To polega trochę na tym, że musisz znaleźć punkt, w którym możesz naruszyć tą konstrukcję mhm. e, w przypadku bierek-bierek, a w przypadku komandosa, no to chodzi po prostu o te straże, które się nawzajem widzą, kontrolują i tak dalej. Musisz znaleźć to miejsce, w którym możesz jednego ściągnąć i potem to tak rozkładasz całą tą e, tą niemiecką w przypadku komandosa jakąś tam e, zagadkę, w sensie trzeba tych Niemców po, powycinać jednego po drugim. No i Warmongers to była gra opowiadając o II wojnie światowej i no ich kontynuacji, czy kontynuacja, następna gra będzie podobna bardzo, ale będzie w Powstaniu Warszawskim i rozgrywała się akcja. Trochę trzymają się nadal tej samej jakby koncepcji, nie? Gier wojennych, ale też takich sięgających do polskiej historii, co jest fajne, co jest rzadkie, nadal, co rzadko wychodzi dobrze na marginesie, patrząc na naszą historię, na historię gier oczywiście, ale jednocześnie ja chciałbym zobaczyć trochę, ja myślę, że, bo to jest najłatwiejsze, sięgnąć do tego akurat momentu polskiej historii, tak? Druga wojna, ona jest bardzo, te wydarzenia są bardzo plastyczne, w tym sensie, że łatwo je przełożyć na medium gier. Ja tam chciałbym zobaczyć, jest, jestem przekonany, że jest znacznie więcej fajnych elementów w polskiej kulturze, które moglibyśmy zobaczyć. Nie za bardzo przewodam za grami tego studia, Hatred to było, mój Boże, straszne. No to nie była eee, dobra gra. Nie, tak? nie była. Eee, oni jeszcze wydali Ancestors Legacy. Tak, 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 to, to fakt. Chociaż to już jest jakby zupełnie inna tak. jak na nich gra, bo po prostu RTS. RTS. Tak, no. Tak. To było fajne, że ktoś próbował przywrócić ten, ten. Ale gra przeszła raczej bez, bez większego echa. Eee, ja pograłem, przeszedłem parę misji i gdzieś tam stwierdziłem, że być może gatunek RTS nie wymarł bez powodu. Dziwię się, że sam to powiedziałem, bo uwielbiam ten gatunek. No, ale fakt, tak. I ja mam taki problem, który miałem w Warmongrels i mam podobny problem właśnie z tą grą. Ona się w ogóle tak na marginesie nazywa 63 dni, czyli jakby mm -hmm. po prostu czas, w jaki, jaki trwało powstanie warszawskie. I mm, Warmongrels mnie odrzuciło właśnie tym, że było bardzo ciemne. To znaczy. Jak sobie popatrzysz na taką topową konkurencję mm, światową, jeśli chodzi o ten gatunek. Czyli studio niestety, już świętej pamięci Mimimi Games, mm. które zrobiło takie gry jak Desperados 3. To był wielki powrót, właśnie takich klasycznych tego typu gier, a wcześniej zrobiło. A, zrobiło shadow Tactics, czyli to było tak z kolei, w jakby w japońskich takich realiach e, chyba XVII wieku, coś takiego. Potem było to Desperados 3, potem była e, też taka gra, już troszkę bardziej idąca w kierunku fantazy, e, piracka, w każdym razie. I tam grach widzisz screena z tej gry, i od razu widzisz, gdzie są przeciwnicy, co robią przeciwnicy, jakby ona jest czytelna. A patrzysz na screeny z Warmongers, czy tam na przykład grasz w Warmongers, czy tam odpalasz sobie, poglądasz screeny z 63 dni i nie wiesz. To znaczy wiesz, bo nad żołnierzami są na przykład takie znaczniki, ale to nie było zupełnie potrzebne w Mimimi Games, żeby zrobić czytelną grę mhm. i... To jest jakby problem realizmu w ogóle w grach, tak na marginesie w ogóle takiego realizmu rozumianego. Mówi się, że grafika zmierza ku realizmowi. No super, ale czy my naprawdę potrzebujemy realizmu rozumianego jako oddanie rzeczywistości 1 do jeden w grach? Chcesz gry typu Call of Duty, w której nie jesteś w stanie zobaczyć przeciwnika? Nie no, zdecydowanie nie. No, gry... Tak, no. Oczywiście, że pewien realizm jest fajnie zawsze jakby pożądany w tym sensie, że chcesz wierzyć w koncepcję świata, żeby ona była spójna i ci się nie tak. rozpadała. Tak. Ale jednocześnie nie możesz zrobić tak jak, jak to w życiu, bo na przykład gry racingowe kończyłyby się po 15 sekundach, kiedy walnąłbyś, otarłbyś się o, o bandę. Nie? No dokładnie. Nie? Więc jakby to są, to są jakieś tam kompromisy, które, w których wymaga konwencja i, i zawsze trzeba to stopniować. Jakby, Jeżeli pójdziesz full power realizm, to po prostu będzie niegrywalne, bo my nie chcemy grać w życie. Tak, I, i o ile wiadomo, no tutaj trudno mówić, żeby to było niegrywalne, ale mnie na przykład troszeczkę właśnie, to jest ten aspekt, który mi się nie podobał i w zasadzie mnie zablokował w graniu. Ja bardzo lubię tego typu komandosowe gry. Drugą wojnę światową uwielbiam. Jako znaczy uwielbiam, no to może głupio brzmi, tak w kontekście straszliwego konfliktu jakim był, ale jakby bardzo zawsze chętnie czytałem masę książek mam w domu, które przeczytałem, podcast jeden z moich ulubionych podcastów, to jest podcast właśnie o II wojnie światowej, więc jakby tematyka idealnie w moją alejkę. Ale Warmongers mi nie podeszło i obawiam się, że z 63 dni też tak może być, że ta gra jest zbyt ciemna, taka e, trochę nieczytelna i nie tak fajna jak jakbym chciał. To znaczy Mimi Games pokazało Wyniosło ten gatunek po prostu na, na bardzo wysoki poziom, taki gameplayowy e, i, i logiczny, i, i różnymi fajnymi pomysłami rozwinęło go. No i jakie miałem wrażenie, że War Mongrels nie jest jakby aż tak dobre, a skoro nie jest aż tak dobre, to może ja zagram w gry z tego gatunku, których jeszcze nie grałem. Nie? i Trochę wiesz co, wracam do tej myśli o powstaniu warszawskim, jako tym najczęściej sięganym. Mimo wszystko, jak. Sięgam sobie teraz do pamięci nie przypominam sobie, żeby ktoś dobrze sprzedał ten temat. No nie przypominam sobie, no były, tak. były jakieś mm, nawet jak duże marki się w, w którymś Battlefieldzie, tak? Było, było albo etap, albo poziom, nie pamiętam. Każdym do, do, dotyczył Polski i i to było jedyne co mi przychodzi na, na myśl. Były jeszcze oczywiście mniejsze gierki typu Warsaw sprzed z, z paru lat, sprzed dwóch tak, lat. Tak. To była taka gra w stylu Darkest Dungeon, ale tak. bez, tej, bez tego elementu powtarzalności. Tak, ale z jakiegoś powodu nie jest to najczęściej sięgany temat, choć jest przecież cholernie ważny, chyba nie tylko dla naszej historii. Jest to jeden z punktów punktów jakby drugowojennych bardzo ważnych na tym i często jest pomijany. Jak patrzysz na historię II wojny, to te skaczesz po tym świecie w Call of Duty, tak? Skaczesz po świecie, po różnych krajach. Rzadko w, w, w ogóle dzieje się to w Polsce, nie? No tak, tak, tak. No było Enemy Front, na przykład taka strzelanka, która uchodzi w sumie za najlepszą do tej pory tak naprawdę grę, nie wiem, wysoką, tak średnią budżetową, jeżeli chodzi o, o, o Powstanie Warszawskie. No ale to dalej była gra raczej dość średnia, mm -hmm. jeżeli chodzi o gameplay, o wykonanie. No zobaczymy. Ja myślę, że to będzie, że to może być jedna z najlepszych gier, jeżeli nie najlepsza gra o Powstaniu Warszawskim, bo jakby ja mogę sobie tu trochę narzekać na to, że mnie nie do końca podchodzą te gry, ale one są całkiem solidnymi produkcjami. Mam na myśli Warmongers, czy podejrzewam właśnie, że bardzo podobne raczej, no bo skoro zrobili już jednego komandosa, to tu będzie pewnie trochę lepsze, mm -hmm. usprawnione, z, wiem, z nowymi pomysłami, z jakimiś doświadczeniami na przestrzeni z tej poprzedniej gry, które wyciągnął wnioski i poprawią. Więc jakby myślę, że to może być najlepsza gra w Powstaniu Warszawskim i fajnie, że powstaje, a no więc jakby w sumie spoko, nie? Ale to jest taka jedna z rzeczy, które się, o których się w tym tygodniu dowiedzieliśmy. Coś jeszcze w tym tygodniu działo? Był taki w ogóle ten tydzień, czy w zasadzie jest ten tydzień, o którym mówimy, bo my jakby mówimy pod koniec jego, ale on jeszcze trwa. Postapokaliptyczny mocno, no bo zasadniczo jak rozmawiamy, to już możemy zobaczyć sobie serial Fallout. Zaczęłem go oglądać, no ale jakby 15 minut to nie za dużo. I bardzo jest to growe, w takim sensie, że zaczyna się oczywiście tuż przed. Katastrofą, jaką są bomby, które spadają na Amerykę. No i, um, no i zaraz potem jest już takie czysto follautowe, bardzo mocno nawiązujące do gier, taki, taki segment, gdzie bohaterka opowiada o swoich, tak jakby przedstawia swoją osobę. I opowiada o swoich zaletach, jakby z perspektywy, jakby to były cechy postaci w grze wideo. I to jest w sumie całkiem zabawne. No ale mówię, widziałem tylko chwilkę, w każdym razie follow też można zobaczyć. Nie wiem, czy ty zamierzasz, pewnie zamierzasz, bo ty Działem bardzo. Widziałem 5 minut dzisiaj przed pracą, potem musiałem niestety wyjechać do pracy. Jestem wściekły i bardzo chcę już zakończyć pracę i jechać do domu oglądać. Tak, bo opinie są całkiem dobre. Tak, widziałem. No. Więc w sumie spoko. Serial jest cały do zobaczenia, mhm. więc można go zbingować w weekend. Albo można sobie go odłożyć, ale jest całe to zobaczenia. To jest w sumie dziwny krok, bo wydawałoby się, że wypuszczenie go w odcinkach byłoby lepsze dla budowania takiej popularności, czy też hypu przez dłuższy czas. Ja zdecydowanie wolę bardziej mieć wszystkie odcinki. A ja właśnie kiedyś wolałem, a dzisiaj już wolę mieć to na przykład na początek jeden, dwa, dwa na przykład trzy może. A potem już co tydzień, bo wtedy nie mam takiej presji, że muszę to szybko obejrzeć, że mi zaspoilerują i tak okay, dalej. ale widzisz, ja mam tak, że zapominam o tym, co się dzieje za tydzień. Okay. Jakby... No, ale masz tam podsumowanie takie w ostatnim no, no, Ja to odcinku. za wszystkim płuję. No. <laughs> to może tłumaczy, dlaczego zapominasz, co? Co do tego serialu, bardzo się bałem, jak się dowiedziałem w ogóle o tym, że oni kręcą ten, ten serial. Bardzo się bałem, bo to jest gra specyficzna. Ona jest... Trochę na poważnie, a jednocześnie jest w nim bardzo dużo komedii. I takiej teatralności, tak? Takiego, no powiedzmy, czasami nawet kampu. I teraz, jak to przekładasz na inne medium, na medium w, w dużego ekranu, to masz, to trochę, jakby korzystasz z trochę innych środków i ciężko jest zrobić, jak masz nie, niekoniecznie dobrego reżysera, po prostu złożyć to, bo gracze tego nie kupią, bo. Oni, gdy grają w Fallouta, to myślą sobie, kurczę, ja, to jest gra poważna. Mimo, że widzą te wszystkie kawały, joke'i, nawiązania, easter egg'i, których jest od cholery, przecież ten świat jest tym wypełniony, to jednak kupują to jako spójną, dość poważną konwencję. E, tymczasem trailer, który widziałem, był bardzo śmieszkowy i taki trochę niepoważny i sobie myślałem, cholera, czy oni na pewno w dobrą stronę poszli? Bo jeżeli wyrzucą nam tą śmieszkowością w... tak prosto z mostu, to być może z tego powstanie jakaś idiotyczna komedia, a tym wcale nie jest ta gra. Ee, natomiast po dzisiejszych pięciu minutach, także valid opinia, po dzisiejszych pięciu minutach jestem na razie spokojny, bo na razie było absolutnie poważnie i, i, i podoba mi się i świetnie to jest w ogóle zrobione, kurczę, widać tam trochę kasy włożonej. No tak, 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 to, to jest, to wygląda całkiem spoko. Także nie mogę się doczekać dzisiaj, wrócę do domu, odstawię wszystkie gry, i oglądamy. I oglądasz grę. I oglądam grę. Ale to jest raczej ta dobra wiadomość postapokaliptyczna. Zła wiadomość postapokaliptyczna jest taka, że wyszła gra Broken Roads, która przez wiele lat rozwoju i jakby informacji od zapowiedzi prezentowała się jako dosyć interesujący projekt takiego izometrycznego rpg w klimatach, właśnie postapokaliptycznych, ale tym razem australijskich, dla odmiany pewnej, w sumie sięgającym Paradoksalnie do korzeni e, Mad Maxa, bo Mad Max, pierwszy, o ile dobrze pamiętam, to właśnie rozgrywał się w Australii, ale e, jeśli chodzi o samą Broken Roads, no to jest gra, która mm, wydawała się bardzo ładna i zapowiadała coś pomiędzy Falloutem a disco Elysium, jakimś rozbudowanym systemem. Decyzji moralnych, rozwoju ciekawym właśnie w tym kierunku Twojej postaci również. No ale niestety gra jakby potknęła się o nogi swojej ambicji, bo zbiera dość przeciętne noty to znaczy one się gdzieś tam pewnie nie wiem jak jest konkretnie na metakrytyku. Myśmy grze dali 5,5. Zresztą, filmik czy też recenzję możecie zobaczyć również na kanale. My daliśmy 5,5, ale są też noty 4 na 10 na przykład od, od, od nie wiem, chociażby anglojęzyczny serwis Game Pressure na przykład. Tak, tak. i kopiują od nas często. Prawda? Tak, bardzo, ale to jest bardzo dobry serwis, bardzo solidny. I, no I to są niskie noty, tak, bo okazuje się, że gra jest, w ogóle, co ciekawe, gra ma polskie tłumaczenie i to jest super. Gorzej, jeżeli chodzi o wykonanie tego tłumaczenia, bo tuż przed premierą jakby gra miała część tłumaczenia polskiego, część angielskiego. Jakby nie było skończone to tłumaczenie. W ogóle tam była też taka bardzo dziwna decyzja designerska, jeżeli chodzi o tłumaczenie gry. Bo, tak jak mówiłem, gra rozgrywa się w Australii. I w związku z tym tam jest po prostu slang australijski, który ma, i specjalny słowniczek, który ci tłumaczy różne określenia z angielskiego australijskiego na angielski międzynarodowy. Ma to sens? Ma to sens, bo są to słowa, których Amerykanie, nie wiem, czy Polacy nauczeni British English mogą po prostu nie znać. Mm -hmm. I w polskiej wersji... Są to słowa, które są tłumaczone z polskiego na polski. Na przykład facet, nie? Jest tłumaczone jako słowo mężczyzna, na przykład. Okay, no. jakby po, po, tutaj zabrakło decyzji, która by... Znaczy to była bardzo trudna decyzja do podjęcia, w ogóle. Trudny problem do rozwiązania, bo trzeba by na przykład wziąć i nie wiem, w jakimś... E, Slangu albo w jakimś dialekcie polskim to przetłumaczyć. Śląski. Albo po śląsku, tak. I wtedy można by rzeczywiście na przykład, tak jak nie wiem, frelka to jest dziewczyna na przykład, no to można by wtedy użyć słowa frelka i dać tłumaczenie, ok, oznacza mm -hmm. to. No ale to też byłoby dziwne, nie? To znaczy, dlaczego Australijczycy mówią po śląsku? Nie wiem, dziwne, nie? W sensie. No ale to przynajmniej by ratowało ten słowniczek. A tak to on jest po prostu z polskiego na polski. Bez no, sensu. Takie no, takie Lost in Translation, nie? Tak, tak. No, tak. szkoda, szkoda. wielka. Widziałem recenzje, są. A szkoda, bo myślałem o tych, że to jest taka sentymentalna podróż do tych starych gier, nie? A, a tu masz no chociażby właśnie z koncepcji jakby lotu ptaka, izotometycznego rzutu, tej bardzo silnej RPG-owatości i jakby yy, wiem, że nisza. Nie powiem, że już wielkie tłumy czekały na tą grę, bo co ty, czasy się zmieniły, ale pewna nisza, która pamięta, czekała i no niestety muszę się zaspokoić tym, co dostała. Dostały grę, która wychodzi na to, że jest troszkę lepsza niż średniak. No, albo trzymająca ale, ale się po prostu średniaka. Takie bar, bardzo niski, jakby powiedział raczej niski średniak. wiesz? Okay. Coś takiego, ale, ale to już też zależy po prostu od, od, od perspektywy osoby, która będzie grała, no ale... No tak, jest to rozczarowujące, bo, bo takich gier dużo nie ma, generalnie, bo. No i, no i cóż, są chętni, ale zagrać w to w tym momencie raczej nie polecamy. Jeśli szukacie falloutowego doświadczenia w stylu klasycznych falloutów, w sensie jedynki, dwójki, no to chyba lepsze rozwiązanie będzie na przykład Under Rail, o którym zresztą pisał e, ostatnio Przemek w tekście u nas. Under Rail to nie jest oczywiście gra nowa, ale jakby wspomnieć o niej można, to jest serbska gra w ogóle. Która właśnie jest bardzo, ona nie jest zbyt ładna, to jest starsza już gra, ona ma z 5 czy 6 lat, ale jest to w każdym taki mocno inspirowany właśnie starymi falloutami e, postapokaliptyczny serbski e, serbski RPG, Więc jakby na przykład po coś takiego można sięgnąć po Broken Roads, raczej nie warto. I to nie jest tak, że gra wydaje się do, do wyklepania, tak? Bo są takie gry, które mają pewne problemy w wieku e, dziecięcego, czy też w wieku premierowego, które można wyklepać, tak? Można, nie wiem, rzucić więcej potworów, albo zmniejszyć obrażenia jakiegoś bossa, albo poprawić optymalizację i jakby gra będzie lepsza. A to jakby chyba na poziomie designerskim po prostu. Ani nie jest długa, nie dowozi zdaniem naszego recenzenta również w głównym wątku fabularnym, e, kończy się za, zaskakująco szybko i w sposób który jest zupełnie taki niefajny i niestety za dużo wad, żeby ją polecać. Ale to nie jest jedyny, czy też ostatni postapokaliptyczny e, motyw tego tygodnia, bo przechodząc do polskich tematów, znaczy tematów polskich gier, chociaż już w sumie mówiliśmy o polskich grach, bo zaczęliśmy od powstania warszawskiego, e, to jest temat gry, która się nazywa, sobie sięgam, bo ta nazwa mi zawsze ucieka. Ona się nazywa Infection Free Zone. I to jest taki e, RTS, który z specyficzną cechą jest fakt, że to się rozgrywa w postapokalipsie zombie, tak? Ale jego specyficzną cechą jest to, że wybierasz sobie miejsce na swoją bazę i jakby w związku z tym akcję. E, I gra korzysta z darmowych map e, świata, takiego darmowego, e, na otwartej licencji Google Mapsa. Mhm. I w związku z tym generuje budynki w dowolnym miejscu, jakie sobie wybierzesz. Więc jeżeli bardzo chcesz, to możesz sobie na przykład w siedzibie gry online. Stworzyć bazę swoją początkową, tak? Albo już nie żartując sobie, ale wiadomo, no jest to ciekawsze, jeżeli na przykład mieszkacie na jakimś osiedlu, możecie sobie właśnie tam rozegrać akcję. Ja tego nie sprawdzałem, na ile on rzeczywiście realistycznie odtwarza lokację, a na ile nie, ale jest to jakiś taki gimik. I gra była dosyć popularna, w sensie wiele osób czekało na nią na Steamie, no i ostatecznie wyszła i wydaje się całkiem niezła, więc to jest też taki, taka ciekawostka, postapokaliptyczna. Ania Garas, redaktorka prowadząca teksty i recenzje, gdy przyjechałem, wróciłem z urlopu, zapytała się mnie, czy nie chcę napisać czegoś o tej grze. Pokazała mi screenshot, zobaczyłem go i powiedziałem: mm -mm, Nie, dziękuję. Nie twierdzę, że nie jest ciekawe, wręcz przeciwnie, po prostu wygląda to na dość skomplikowaną gierkę i taką trochę bardziej, w której musisz sobie więcej wyobrażać, niż, niż masz wyświetlane na ekranie. Czyli old school. Trochę tak, ale mówię. Dobre oceny przy okazji DEM, które, DEMA, które się pojawiło w którymś tam tych festiwali Steamowych spowodowały, że dosyć dużo osób się nią zainteresowało, no i teraz jest ten moment, w którym zobaczymy, jak to będzie pod względem właśnie liczby graczy, mm. ale, ale jest to premiera tego tygodnia. I Jeszcze dwie takie ciekawe rzeczy. Jedna to <ścoughs> autofuszerka. Zapowiedziana dosłownie chyba dzisiaj, w sensie zapowiedziana, na zasadzie pojawiła się karta na Steamie. Polska gra, symulator... Warsztatu samochodowego z lat 90. Ty. Nie wiem, czy widziałeś Widziałem. No super, to wygląda szczerze tak. mówiąc. Zwłaszcza, że możesz tam sobie malucha wyklepać. Nie? Tak. No. I to jest w ogóle fajne, bo to jest taki w takim nurcie gier typu My Summer Car, czyli takich symulatorów trochę bekowych, trochę mhm. e, takich cringe'owych, trochę takich na żarty zrobionych. One często wychodzą różnie z tym. Był na przykład ten symulator żula który Playway chyba robił mm. jakiś symulator Jezusa. To często są gry, które Księdza. są, tak. To często są gry, które są robione bardziej na zasadzie, żeby zrobić fajny trailer, który będzie śmieszny i, z to kupi wystarczająco dużo osób, żeby zwróciły się tak. koszty, niezbyt duże koszty produkcji, tak. Ale ta gra wygląda spoko, bo ona ma odzorować lata 90 w takim sensie, że ty na przykład będziesz musiał, mając małe środki, będziesz musiał kombinować, na przykład wyciągać elementy z jednego samochodu, żeby naprawić drugi samochód. W związku z tym mogą się pojawić, nie wiem, niezadowoleni łysi, e, panowie z, w dressach i z baseballem. E, ty oczywiście pijesz piwo w trakcie, to z kolei przypomina March Summer Car, bo to też jest ta kafińska gra, w której jakby nasz bohater pije piwo. Więc jakby wygląda to fajnie całkiem. E, na zasadzie, kiedy Żartu, który ma sens, chyba, no ale pytanie brzmi, czy to będzie miał sens przez więcej niż godzinę gameplayu, tak? Bo może po godzinie się cały ten humor przeje, a, a gameplayu tam więcej nie będzie, nie? No fajnie, że ktoś sięga po malucha, bo, bo ich już prawie nie ma na naszych ulicach. No, jeszcze parę lat temu jeszcze jeździły, a i teraz, jak zobaczysz malucha, to to jest naprawdę święto. Auto, które na, na marginesie stały się bardzo drogie, choć 20 lat temu były bardzo tanie, mogłeś je kupić za kilka stów. To jest niesamowite. Bo pewnie już niedługo będą jeździły na. Czy już może teraz jeżdżą na tych żółtych blachach? To znaczy, jak masz samochód, który jest bardzo stary, no to możesz tak. mu. rejestrujesz go jako zabytek czy coś takiego, i on wtedy jeździ na takich specjalnych żółtych blachach. Mhm. I to wygląda tak fajnie wtedy. No to będzie śmieszne, bo rzeczywiście Maluch będzie już niedługo takim. A ja wiecie, może moda nowa, takie retro na Malucha, nie? Bo... Jeździły jeszcze takie maluchy, które y, ludzie przerabiali, wszystko dokładali spoilery. No tak, tak, tak. Jakieś wyścigowe pasy. Jezu, jak strasznie to wyglądało. Nie ja generalnie pamiętam czasy, kiedy maluch raczej uchodził za symbol obciachu. Nie? Tak. I, i bo, no bo to był w ogóle samochód trudny, malutki, z ma potwornie malutkim bagażnikiem, w ogóle z przodu znajdującym się. Ale w ogóle jak z małym w ogóle środkiem. Tak. No tam kolana miałeś przy głowie. Tak. To był malutki samochód, tak? Więc, jakby ja pamiętam, my chyba mieliśmy w rodzinie malucha, tak mi się wydaje. Na pewno mieliśmy stare samochody, wiadomo, nie? Ale nie pamiętam czeka, to malucha. Ale generalnie podróż maluchem to nie należała do naj, najprzyjemniejszych, nie? Więc. Dosetki w 100 sekund. <laughs> Coś takiego. tak. No, nie wiem, czy on do setki się rozpędzał. To pewnie... Rozpędzał się do setki, tak. Ale... Z górki, tak? <laughs> ale bardzo mocno ten kaszlak, nie? Kaszlący silnik wtedy rzęził. Ojej, piękne. No ale tak, będzie można sobie przynajmniej porozkręcać go właśnie w, w autofuszerce. Ale dobra, jest jeszcze jedna gra, która Lysara się nazywa: Lysara Summon Kingdom, Summit Kingdom, czyli to jest gra, która wygląda bardzo ładnie. Ona się pojawiła właśnie w tym tygodniu. Nie pamiętasz tą grę? Tak. E, przy okazji, jak robiliśmy gdzieś tam tydzień z City Builderami, e, polskimi City Builderami to mieliśmy ją na radarze, ona wtedy jeszcze była, jakby chyba nawet nie było, a może było już demo, albo było przez chwilę demo w ramach jakiegoś tak, festiwalu. Tak, w ramach festiwalu, tak. E, tak czy siak, świetna koncepcja, e, bardzo ładnie wyglądają się. To znaczy, ja ta koncepcja. On buduje się tam jakby bardzo wertykalnie, te, te, te budynki, tak. E, budujesz często na jakichś tam wzgórzach i to tak. grafika fenomenalną ma. E, więc od razu się to rzuca w oczy. E, co zresztą odpowiada temu, że Polacy są świetni w citybuilderach. No mamy tu kolejny ten Timberborne Against the Storm, teraz Manor Lords, zbliżające się. No jakby... Wow. Jeszcze jeżeli to się okaże sukcesem, a być może tak się stanie, albo przynajmniej jakimś tam relatywnym sukcesem, to, to, to super. To wychodzi na to, że odbudowaliśmy gatunek, który został trochę zapomniany. Tak, to fakt. No, zresztą nie bez przyczyny zrobiliśmy właśnie ten ten tydzień z city builderami, taki mocno polski, bo rzeczywiście tych gier, które Polacy zrobili i wyszły już, jest dużo fajnych, no i takich, które się zbliżają, typu mm -hmm. Manor Lords, które we wczesnym dostępie zdobyto już niedługo, no to przecież też gra jedna z najbardziej oczekiwanych gier na Steamie w ogóle, mm -hmm. więc to jest super, jakby. A to już w ogóle, pod względem tego, że jest to w zasadzie produkcja jednego dewelopera, tam już na pewnym etapie on korzystał z pomocy dodatkowych osób, ale to dalej jakby jest koncepcyjnie e, e, designersko i jednak pewnie przez większość czasu głównie produkt dzieło jednego człowieka, więc to też jest super. No ale o Manor Lords będziemy jeszcze mówili, będziemy mieli recenzję, więc jakby spokojnie, e, ale tyle jeśli chodzi chyba o polskie gry, tak patrzę. Z takich rzeczy, które były ciekawe moim zdaniem, dużo było, ale przejdźmy, skoro mówiliśmy o Polsce, to możemy powiedzieć parę słów o Rosji. Wielki brat ze wschodu, tak? Tak, tak, tak. I, e, i o co chodzi? Mianowicie w dosyć zaskakujący sposób e, pojawiła się nie do końca chyba wiadomo w jakiej wersji czy to jest już wersja ostateczna, czy to jest jakaś wersja wczesna gra, która się, rosyjska gra, która opowiada o XVII wieku w Rosji. To jest o okresie, który w współczesnej Rosji z jakiegoś powodu, a może wyjaśnię potem za chwilkę dlaczego, ale jest często przywoływany. No I to jest gra na Unreal Engine 5, która jest tylko po rosyjsku. No i ta gra zadebiutowała na rosyjskiej platformie w kontakcie. To jest takie, taki rosyjski Facebook, który ma też taką jakby platformę gamingową. To zresztą było miejsce, na którym Atomic Heart... Hards chyba, czy Hart. W każdym razie ten rosyjski Bioshock, który bardzo nieprzyjaźnie został odebrany w momencie premiery w Polsce i w wielu krajach zachodnich. W każdym razie on też debiutował w Rosji właśnie tam na tej platformie. No i to jest gra, która dostała całkiem spore dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego, to chyba coś kole 30 milionów złotych, jak to tak przeliczyć, na przestrzeni rozwoju. No i to jest gra, która opowiada o tym, jak Polacy zajęli Kreml. Okej, okay, czyli, ale to cieszy mnie to, że Federacja Rosyjska dołożyła tyle siana na taki niewypał. Bardzo często dokładają kasę do niewypałów, by the way. To fakt, bo gra wygląda, z tych gameplayów, które się pojawiły w sieci, no, wygląda dziwnie. To znaczy, momentami wygląda bardzo dobrze, mm -hmm. e, zwłaszcza w cutscenkach. To, to jest, jest Unreal Engine 5, tak? Tak, okay. Unreal Engine 5. Więc wygląda momentami wow, naprawdę fajnie, na zasadzie, nie wiem, powiedzmy, Kingdom Come Deliverance, tylko, że jeszcze lepiej wygląda, no, bo to jednak Parę lat minęło, więc super. Ale momentami wygląda to aż sztucznie. Mhm. Zwłaszcza postaci potrafią wyglądać bardzo nienaturalnie, tak jak lalki trochę. I nie najlepiej z kolei też wygląda w walce. Znaczy, walka wygląda na jakąś bardzo prostą, e, banalną. Nie no są też takie krążą śmieszne filmiki typu postać na przykład wchodzi do rzeki sobie, nie? więc po prostu idzie sobie i zaczyna wchodzić do rzeki sobie idzie tak, wiesz, po, po, po dnie Rozumiem. rzeki. Więc jakby... Niezaprojektowaną system upływania. Tak, że w, naprawdę... w ogóle jakiejkolwiek reakcji na to. Albo, albo blokady po prostu, mm -hmm. nie? że nie możesz sobie wejść po prostu do rzeki. Co to, to chyba tak jest, że jak masz nawet e, tak dobry silnik, e, który daje ci takie możliwości, to chyba najłatwiej do niego dodać po prostu ładną grafikę, ale już trudniej zrobić animację, tak? Jakby e, i, i fizykę zaprojektować. No. Chyba tak, chyba tak. No w każdym razie dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ten okres początku XVII wieku, on się nazywa w historii Rosji Wielką Smutą i on trwał mniej więcej tam powiedzmy od 1598 roku, niestety hmm. nie, do jakiegoś tam 1612 roku, tak, więc jakby kilkanaście lat. I to był okres, w którym skończyła się jedna dynastia Rurykowiczów, był okres przejściowy, różnych władców, a skończył się z dojściem do władzy nowej dynastii, Romanowów która to dynastia w zasadzie można powiedzieć że rządziła do końca jakby carskiej Rosji czyli do przewrotu bolszewickiego. A nie do końca to jest jakby totalnie prawda, bo tam po prostu był i odłam, ale już zostawmy to. W każdym razie chodzi o to, że to jest ten moment, w którym i ten moment w historii Rosji tego zamieszania politycznego kiedy Rosja była słabsza i kiedy właśnie interweniowały obce mocarstwa, czyli na przykład Szwedzi interweniowali w okresie Wielkiej Smuty i zabrali sobie w zamian za tą interwencję po stronie jednego z y, walczących bojarów, zabrali sobie tam chyba Kurlandię i Polacy interweniowali, chociaż bardziej polscy magnaci niż sama, sam, sami polscy królowie w Konradzie. No i był ten okres tego, tej okupacji właśnie Krymu przez polską załogę. No to jest okres, który bardzo mocno Putin wyciągnął w, jakby w, w tworzeniu polityki historycznej w Rosji, bo był idealnie, mu się nadawał do opowieści, że jakby taka Rosja słaba, to jest Rosja, w której zagrażają jej sąsiedzi i potrzebny jest właśnie, tak jak się kończy Wielka Smuta, silny władca, czyli w tym wypadku silny Putin. I oni na, nakręcili przecież taki film, nie wiem czy pamiętasz, był taki film 1612 się nazywał hmm. właśnie, i opowiadał o wyrzuceniu Polaków z Kremlu, zresztą grał tam Michał Żebrowski, to mówię? tak, Żebrowski. On tam grał w tym filmie a, i, e, i to był rosyjski film właśnie dosyć słaby, jak na środki i możliwości, zresztą rosyjskie kino miało całkiem... Dobre tradycje od takich powiedzmy ambitnych Tarkowskiego, dobrze mówię Tarkowskich tak, chyba, tak? tak? Tarkowski. Tam Stalkera właśnie mm -hmm. kręcił. Więc ten film był trochę taki sobie, jeżeli chodzi o, o walory realizacyjne i taki słaby CGI, bardzo dużo patosu. Zresztą jakbyś poglądał na przykład w jakiekolwiek filmiki typu husaria w internecie, to ludzie lubią takie. Takie montaże, nie, puszczę okay, jakoś muzyczne. Okay. To, ktoś, chyba to tam się bierze z tych filmów, no bo co można wziąć z ogniem i mieczem, tą historię, tak. ale też z tego 612. Często się te sceny wycina i tam jest takie takie ten. Więc jakby. To jest kolejny po prostu produkt, w którym jakby ta rosyjska historyczna polityka jest wyciągana znowu ci źli Polacy, a, jak sądzę, no bo jakby fabuły nie znam, no ale jakby wiemy, jakby kto finansuje ten produkt i o co w nim chodzi. Nie? No bo jakby o to chodzi w rosyjskiej władzy, żeby pokazać, że słaba Rosja to Rosja, w której jacy źli Polacy przychodzą przeszkadzać ty, ty, ty wspaniale funkcjonującej Rosji i na szczęście się pojawia jakiś silny władca, który godność Rosji z powrotem przywraca. Nie? Jakby sam, sam ten mechanizm nie jest mi ani obcy, ani mnie szczególnie nie dziwi. Jakby kreując to samość narodową, bardzo często nie powiem, że korzysta się z kłamstw. Bo to może przegięcie, ale często. się mity, nie? Tak, korzysta się z pewnego punktu widzenia, który być może jest właściwy dla pewnej grupy e, ludzi i tylko z tego jednego punktu ma to sens. E, albo czasami po prostu korzysta się z kłamstw. E, I jest to zupełnie normalne. Nawet no jakby w naszej historii też mamy takie mity. E, Problem jest trochę inny, jakby kontekst wszystko zmienia. Jakby wyciąganie teraz, robienie tej gry i mówienie o strasznych Polakach, którzy napadają na biednych Rosjan, bawi mnie to bardzo w kontekście no. tego, co się dzieje na wschodzie. Zwłaszcza, ale bawi, ale jednocześnie cieszy, bo podoba mi się, jak ich boli to, że ktoś zagraża ich poczuciu imperializmu. Po prostu zabawne, żałosne. Pozdrawiam. Nie kupię. Zdecydowanie tak. Jakby nie no Ja z tobą się zgadzam, bo to nie jest pierwsza w ogóle rosyjska gra, która m, m, pokazuje rosyjski punkt widzenia, tak to nazwijmy, o, na temat historii. Była taka gra, chociaż już malutka, Syrian Warfare, ona jest zresztą dalej na Steamie do kupienia. Ona opowiadała o wojnie domowej w Syrii z perspektywy a, jakby tej narracji, którą syryjskie władze, e, po których stronie stanęła Rosja i jakby w związku z tym ta opowieść właśnie opowiada o tym początkach bo to jest w ogóle skomplikowane oczywiście bo Syria to jest państwo islamskie tam jest bardzo wielu złych aktorów tak trudno jest komuś kibicować w gruncie rzeczy w tej Syrii więc jakby tam są jest państwo islamskie było byli trochę mniej radykalni islamiści których na pewnym etapie wspierały chyba Zachód, po czym się tam, tam są Turcy w tym momencie i takie protureckie oddziały. No i jest oczywiście ten zbrodniarz, który rządzi tu Syrią, który odpada za śmierć setek tysięcy swoich obywateli, którego wsparła Rosja, więc to jest w ogóle bardzo smutne miejsce, bo też mm, są też Kurdowie, którzy tam zajęli część Syrii i próbują tam jakąś taką swoją kurdyjską normalność budować. Więc to jest bardzo skomplikowane, ale Mówię o tym, bo była taka gra, taki RTS, właśnie opowiadający o tej z perspektywy rosyjsko-proasadowej, powiedzmy pro Asad to jest właśnie ten przywódca Syrii, po którego stonie, stronie Rosja stanęła i ostatecznie go uratowała. Tam jest jeszcze Iran, który w tej Syrii też ma swoje oddziały i swoje takie. Jest w ogóle bardzo skomplikowane, ale Rosjanie takie czy też tworzą. No, ta jest konkretnie przez rząd Sparta, nie wygląda to dobrze. To znaczy, nawet na tej platformie rosyjskiej, ona miała noty takie jakby od użytkowników na 6,5. Gwiazdek, czy coś takiego, czy 5,5, więc jakby w Rosji też gracze raczej nie odebrali pozytywnie tego produktu. No i powstaje pytanie, czy to w ogóle nie jest jakiś wczesny dostęp tak na marginesie? No ale cóż, jest to ciekawostka w każdym razie, dla nas śmieszna trochę, bo trochę też może podbijająca nasze ego, bo przypomnająca o takim motywie z historii, co prawda sprzed 400 lat, nie? Ale gdzie, gdzie Rosjanie się Polaków bali tak autentycznie, powiedzmy, no teraz to jesteśmy dużo, dużo mniejsi raczej zagrożeniem dla za nikogo nie jesteśmy, nie? Więc raczej... Oj tam, miejsce. oj tam. <grym> jesteśmy. Znaczy w, w mniemaniu w propagandy rosyjskiej oczywiście, że tak, nie? No bo ona sięga po ten, po ten, no. ten straszak jakiś agresywnych Polaków. Łukaszenka też lubi wyciągać opowieści takie właśnie w stylu, że się szykujemy na napaść na Białoruś, no, ale... Tak, no to codziennie o tym myślę, jak stoi rano w ogóle. <grym> Dokładnie. No w każdym razie, Ciekawostka growa jest to, takżeśmy ją omówili. Co jeszcze się działo ciekawego? Ciekawego to jest na przykład, w sumie to nie jest ciekawe, ale w pewnym sensie zupełnie zrozumiałe, ale mimo wszystko warto o tym powiedzieć, bo Baldur's Gate był największą, największą niespodzianką zeszłego roku i najlepszą grą zeszłego roku. No i twórcy Baldur's Gate poinformowali, że ich nowa gra, czymkolwiek będzie, będzie grą, którą wypuszczą znowu w we wczesnym dostępie. I zrobią tak z y, dwóch powodów, znaczy głównie z tego powodu, że wypuszczanie, jak to powiedział jeden z, z, z ludzi z Lariana, jakby wypuszczanie gotowej gry jest pewnym ryzykiem, mm -hmm. bo nigdy nie wiesz na przykład, czy o, o, się ostatecznie spodobają twoje decyzje społeczności, odbiorcom, czy nie. A wypuszczenie i we wczesnym dostępie daje ci po prostu możliwość niesamowitego feedbacku ze strony graczy, czyli wypuszczasz produkt, a potem przez lata na bazie tego, co się ludziom podoba, co się nie podoba, rozwijasz go i dzięki temu tworzysz to, co gracze ostatecznie chcą dostać. No i pamiętam Early Access Baldura III, i to był jeden z najlepiej prowadzonych Early Accessów kiedykolwiek. Cała zła opinia Early jak wiadomo, skąd się wzięła. Czasami niektórzy wydawcy, producenci nadużywają tego. Tej możliwości. Na przykład, i ta gra trafia w takie limbo, ilość nigdy nie zostaje wydana, nigdy nie zostaje dokończona, a kasa jednocześnie e, się zarabia, bo reklamuje się ten produkt jako jakby pełnoprawne doświadczenie. Nie? Natomiast wszelkie błędy i problemy zwalasz na to, że hej, przecież to jest akces. Baldur taki nie był. Baldur da, dawał od początku, mówił. E, jakby co jest w środku, i mówili ci, że nie będzie więcej, tam oczywiście więcej, potem trochę dodali, ale to był zawsze tylko pierwszy akt. Widziałeś rzeczywiście z pacza na pacza postęp, który się dział. Ci gracze, którzy nie chcieli brać w tym udział, bo czekali na pełnoprawny produkt, po prostu czekali te 5 czy 6 lat. Nie, nie wiem, troszeczkę mniej. mniej e, tak? Bo to był chyba 2020 rok, tak mi się wydaje, więc to były 3 lata mniej więcej. Okej, okay, dobra. Nie, nie pamiętam już teraz, ale no, jakby nie brali Parę w tym udziału. musieli poczekać, tak. I to jest zupełnie normalne, bo developing tej gry i tak trwał, nie? E, ci natomiast, którzy chcieli brać, ja sam wskoczyłem na początku, potem przerwałem na kilka patchy, wróciłem gdzieś chyba przy ósmym patchu. Eee, a oj, ja ich chyba 9 albo 10. I, i, I świetnie się bawiłem, nie? I, jakby, I widziałem gigantyczny postęp między jakby tym początkowym stanem a, a, a ostatnim. A potem w ogóle wyszła pełna prawna gra i w ogóle to jeszcze było co innego. Eee, i, I świetnie się bawiłem, podsysali moją eee, ciekawość do tego stopnia, że ja już. Na końcu już nie mogłem wytrzymać. Ja już po prostu potrzebowałem tej gry. Tak bardzo jej potrzebowałem. Ja pamiętam, gdy ją pierwszy raz uruchomiłem, to dla mnie spędziłem w tym kreatorze postaci zbyt dużo czasu. W e ciągu wstałem, od komputera, byłem tak zdenerwowany, nie wiedziałem, co, co wybrać. Bałem się, że, że zaraz mnie zawiodą i się i mój hype train się gdzieś wykolei. E Okazało się zupełnie inaczej. E jeżeli mi się to sprawdziło, jeżeli fajnie nie nadużywają zaufania graczy. Super. Niektórzy złośliwi twierdzą, że problemem Eli Aksesów Lariana jest właśnie to, że e, bardzo dopieszczone są pierwsze akty, a później jest coraz gorzej. Ja nie do końca się z tym zgadzam właśnie. Wiesz co, okej, okay, widziałem bugi w, w akcie trzecim, natomiast nie zgadzam się, żeby był on za bardzo jakiś niefabularnie dopieszczony, jakby, więc jakby trudno mi się do tego ustosunkować. No, ale, ale, ale błędów jest jakby tak. więcej później tak. niż jakby wcześniej, no bo po prostu wcześniej jest przebadane. Na przykład z takich rzeczy, które, na które wpłynęli gracze, to jest wątek cały Willa. Mhm. Wyl Will został dodany na pewnym etapie i... E, jest Will czy Will w sumie? Nie wiem w sumie. Dobra, powiedzmy, że po polsku jest Will. 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 I e, jego wątek się nie spodobał w społeczności i on został przepisany po mm -hmm. prostu. Zupełnie jakby zmieniono jego historię i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to był ten moment właśnie takiego feedbacku. Coś tam się nam nie podoba, no to spoko. Skoro graczom się nie podoba, to my to jesteśmy w stanie poprawić i mamy na to czas, nie? Więc jakby można się spodziewać, to znaczy tyle, że raczej nowej gry Lariana można się spodziewać szybciej niż... Później, w tym sensie, że to nie będą potrzebowali pełnego procesu produkcyjnego, kilkuletniego, tylko podzielą go sobie na ten moment, kiedy tworzą jakąś zawartość, którą można wypuścić we wczesnym dostępie. Macie, bawcie się. A potem już będą rozwijali to w zależności od tego, jak będzie szedł ten mhm. feedback, między innymi od graczy i tak dalej, i tak dalej. No ale to znaczy, że będziemy mieli szansę zagrać wcześniej. Ja pamiętam, że ja grałem na premierę e, tego Eli Kilkanaście godzin i potem już nie. Znaczy, ch chyba raz zainstalowałem, ale jakoś tak nie ciągnęło mnie, więc jakby um, też pewnie tutaj zrobię podobnie. Zagram sobie i nie będę tego śledził, no ale jest to pewnego rodzaju taka unikatowe doświadczenie, że możesz brać udział w rozwoju gry, patrzeć co się tam dzieje. Oni tam dodawali kolejne klasy, postaci, kolejne postaci tych towarzyszy. Znaczy, że oni brali pod uwagę feedback graczy tak, I jakby to jest back. super, że rzeczywiście ci gracze sobie tam. Ich jest relatywnie mało tych ludzi, którzy biorą w tym udział. Oni nawet jeżeli kupisz nawet grę przedpremierową, lubcesowanie, to niekoniecznie ją odpalisz. E, więc ten jakby ten feedback to tam. No, ile ich mogą grać? No nie wiem. No. Kilkadziesiąt tysięcy, być może, nie? I oni I, brali. U... więcej, mimo Być wszystko, może, wiesz? ale być może byli doskokowo, tak jak tak, ty tak, na tak, przykład. Tak. No, nie? no i tak, no ja zagrałem raz i tyle, nie? Jakby... A byli tacy y, na Reddicie, bo tam siedziałem, bo dość długo siedziałem na Reddicie Baldurowym, którzy rzeczywiście znali całego pacza, jakby na pamięć każdego. Tak, nie? sprawdzali, testowali i tak dalej. Nieprawdopodobne i, tak dalej. i, i godne podziwu. I rzeczywiście Larian odpowiadał na ten feedback, y, albo tłumaczył, dlaczego czegoś nie mogą zrobić, albo właśnie to robił. Super. No, mnie się to trochę kojarzy na przykład z Cyberpunkiem, mhm. który też ma taką bardzo e, kochającą grę i taką bardzo mocno w nią wchodzącą społeczność, że jak się pojawia nowy patch, który wprowadza jakieś takie absolutne detale paczną. No, I e, to jeszcze do tego wrócimy za sekundkę, ale. To właśnie ludzie na to zwracają uwagę, albo idą to przetestować. I mhm. mnie na przykład nie ciągnęło nigdy takich rzeczy, żeby aż tak głęboko wchodzić. To no na przykład nie wiem, że, że się pojawi jakiś, jakiś smaczek w jakimś barze dajmy na to nie, albo tak jak jakiś czas temu pojawił się taki Isterek sympatyczny, że jak wejdziesz sobie na pewien bar, tam jest taki, taka luneta, jak ją uruchomisz i Spopatrzysz sobie jeden z budynków, to ci się w pewnym momencie ekran tak schakuje i ci wyświetli zdjęcie ekipy, która pracowała nad grą. Mhm. Fajne, miło było o tym przeczytać, ale w życiu mi się nie chciało odpalać gry, tylko po to, żeby to sprawdzić samemu. Ale mhm. są ludzie, którzy to robią, nie? I jak masz taką grę z taką właśnie oddaną społecznością, to żyć nie umierać, bo właśnie możesz sobie rozwijać grę, bo cały czas dostajesz feedback. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to jest feedback od najbardziej hardkorowych graczy. Niekoniecznie on jest jakby tym, co. Na przykład będą oczekiwali znacznie już jakby większa liczba graczy casualowych. Mm. ale więc to też trzeba umieć ten feedback pewnie e, przeanalizować i wyciągnąć z go właściwe wnioski, nie? Ale, ale jest to ciekawa informacja, która daje nam nadzieję na to, że nowa gra Lariana będzie, nie wiem kiedy, ale szybciej niż później na pewno. Nie? Na pewno będzie wielka. Ja uwielbiam to studio. A właśnie a propos tej wielkiej, to było tak zabawne, bo <ścoughs> szef Lariana, Sven jakiś czas temu rozpędził się w którymś z wywiadów i powiedział, że przy nowej ich grze Baldur's Gate 3 będzie się wydawał taki malutki zupełnie, mm -hmm. nie? I szczerze, dla mnie to zabrzmiało trochę bez sensu, bo ta gra już jest za duża. To znaczy, to jest gra, której oczywiście fani, którzy spędzili w niej 100 godzin powiedzą, co, co ty Tysiąc. gadasz z gościu, nie? Ale, ale dla większości ludzi ona jest po prostu zbyt duża. Podejrzewam, że zdecydowana większość graczy nie zobaczyła drugiego aktu w tej grze. A szkoda dla nich trochę, nie? I tu jest zawsze po prostu ten problem między skondensowaniem tego, co najlepsze i wybraniem tego, co najlepsze, a zarazem zrobieniem bardzo dużo różnych rzeczy. I moim zdaniem akurat trójka zrobiła to bardzo fajnie, ale robienie gry na przykład dwa, trzy razy większej byłoby już dla mnie po prostu takim zupełnym szaleństwem. Ale Sven się chyba rozpędził, bo potem prostował te wypowiedzi, mhm, że tak, to tak. nie do końca tak, że pewnie ktoś tam przybiegł do niego w larianie i mówi: Co, jak trzy razy większa? Zwariowałeś? nie będziesz tak tu, gdzie mamy to zrobić, jak mamy to zrobić? No i wyszło na to, że, że ona będzie podobnej wielkości i mi się wydaje, że to ma sens, bo to jest, tak jest ogromna gra na grubo ponad 100 godzin fabularnej rozgrywki, a, a czy byłaby potrzebna dwa razy większa? Nie, nie wydaje mi się. No, retoryka z cyklu No Man's Sky zawsze jest niebezpieczna, trzeba na to uważać, więc tak, lepiej nie tak, rzucać tak, takich tak, słów. Tak, Potem tak. ci to na pewno przypomną, gracze są bezlitośni, gdy nie wiadomo, co ich zdetonuje, więc jakby... Trzeba uważać i, i, i być może dlatego bardzo szybko się tutaj wycofał. Tak mi się wydaje, tak. Ale mm, o tym cyberpunku wspomniałem, że coś dodam i dodam, bo też w tym tygodniu dowiedzieliśmy się dwóch ciekawych rzeczy. Jedna to taka w sumie oczywista. Paweł Sasko powiedział, że y, są jeszcze easter eggi, których gracze nie odkryli. No i ma to też sens, bo raz, że są te y, nie wiem czy pamiętasz, jest cały taki wątek takiego kodu szeregu cyfr, który pojawia się w różnych miejscach i, i gracze wokół niego próbują rozgryźć, próbowali rozgryźć, o co w tym tak naprawdę chodzi. Mieliśmy na ten temat parę newsów, może wrzucimy. E, chyba jakieś podsumowanie całej tej sprawy mieliśmy. E, jest też kwestia telefonów, który się pojawia w dodatku i tam też są jakieś w związku z tym potencjalne tajemnice do odkrycia. W każdym razie tych tajemnic podobno trochę jeszcze jest. A druga informacja, którą otrzymaliśmy, to że reżyser gry nie wykluczył, że gra będzie dostawać jeszcze dodatkową zawartość. Oczywiście to brzmi bardzo ekscytująco, tak? No, ale to trzeba od razu tę ekscytację raczej uspokoić i, i raczej stonować, bo nie chodzi oczywiście o nowy dodatek, mhm. albo nie wiadomo, ile jakiejś zawartości, raczej chodzi po prostu o patze. Które, którymi gra będzie wspierana, bo takie pacze są dobrą metodą marketingu po prostu. Nie? I one mogą mieć jakąś drobną zawartość, typu na przykład, nie wiem, dodać tam jakiś nowy pistolet na przykład albo coś takiego, ale to raczej takie pierduki. Ale chodzi o to, że wbrew temu, co mówiono, że skończył się proces development nad Cyberpunkiem, nie znaczy, że nie dostanie on jakichś tam pojedynczych paczy, poprawek, albo może jakiejś drobnej zawartości. Ja z wielkim bólem to kupuję, tą jakby wersję wydarzeń, w tym sensie, że. Bardzo mi się gra podobała, pomimo wszystkich tych ich strasznych wad. E, zwłaszcza po pewnym czasie, kiedy została po prostu poprawiona. E, I bardzo chciałem w nią więcej grać, nie? mieć więcej zawartości. Ale może pora zostawić ten projekt i właśnie ruszyć dalej. No, no, no i jakby idą dalej, tak? Mm. Zarówno Wiedźmin 4, jak i właśnie cyberpunkowy projekt Orion, gdzieś tam są rozwijane i to już jest tak daleko jeszcze. <laughs> oczywiście. Daleko ale gdzieś już tam zaczyna na horyzoncie pojawiać się coś, wynurzać, tak? Nic oczywiście o tym nie wiemy, my nic nie widzimy, ale jest już jakaś nadzieja, że to nie są jakieś takie projekty, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, tylko już konkretne zespoły nad tym siedzą. Nad Wiedźminem 4 już się pojawiają takie informacje, że tam kilkaset osób pracuje, że chyba, chyba była jakaś informacja, że tam 450 osób ma pracować nad tą grą już pod koniec tego roku, czy tam w trzecim kwartale, czy jakoś tak. W każdym razie to już są bardzo konkretne cyfry, mhm. przy których się tworzy duże, jakby duże gry, więc jakby prace wra idą idą. Ciekawe, myślę, że... czy doczekamy. No myślę, że doczekamy. No, no, no cóż, no, życie jest dziwne, Adam. Możesz <laughs> wyjść dzisiaj z pracy i. Przejedziecie noga, więc jakby. Tak, może się tak wydarzyć, ale jakby, no. Myślę, że doczekamy mimo wszystko. <grym> no. Więc y, wydarzeń oczywiście było więcej różnych. E, drobnych, śmiesznych, mniejszych, większych, e, ale nie wiem, czy, mm, czy o wszystkich jest sens opowiadać, przynajmniej tobie. Popatrz na Gola. Co piszemy o grach? Popatrz, dobrze. <grym> Możesz zobaczyć flesza. Mamy flesze na kanale na YouTubie. miałem parę, no. no fajne, i tam masz fajne. podsumowania też części wydarzeń, bo jakby to dużo się dzieje. Nawet w takie dni, które wydaje się, że niewiele się dzieje, gdzie premier jest mniej, to też tu ktoś coś powie, tu komuś się coś wymskie, no i tak naprawdę jest tego sporo, tak? Jest sporo oczywiście negatywnych emocji. Taka specyfika internetu chyba. Ostatnio na przykład, to możemy na tym powoli kończyć, Ostatnią taką negatywną informacją, którą żyje obecnie internet, są ceny E, najnowszej gry z uniwersum Star Wars, gry, którą robi Ubisoft, e, czyli Star Wars Outlaws mhm. i to jest gra, której, która wyjdzie 30 sierpnia, została potwierdzona jej data premiery i co się tam dzieje? A, e, poznaliśmy ceny kolejnych wersji różnych gry. No i ona oczywiście ma trzy różne wersje, tam standardową, jakąś tam Deluxe i Ultimate, standard, tak? Dzisiaj to wszystko są oczywiście wersje Digitalowe i te najdroższe kosztują ponad 600 zł. Na jest, konsolach. naprawdę? Tak. Ubisoft nigdy się nie zmienia. A może zmieni się kiedyś na przykład? co? <śmiech> <śmiech> One kosztują 600 zł i oczywiście raz, że dostajesz tam dodatkową zawartość w grze, co sugeruje, że kupując wersję podstawową, na przykład dostajesz mniej zawartości. Wersja podstawowa kosztuje standardowe 300 zł, tak? Ponad, więc jakby to już jest troszeczkę denerwujące, nie? że. Czy wyrobicie grę i wycinacie z niej zawartość, żeby potem ją sprzedawać w tych wersjach droższych? Jest oczywiście metoda na to, żeby zagrać taniej, tak? Czyli kupić na przykład ten abonament EA/Ubisoftowy, tak? Jest ten abonament Ubisoftowy i możesz sobie go kupić i tam w ramach tego abonamentu sobie zagrać w tą grę spoko. No ale jest to. Nie, nie, rozmawialiśmy ostatnio z Michałem Mańką właśnie o jakby monetyzacji, jakim elementem, jak, 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 jak monetyzacja wszystkiego stała się częścią naszego życia i jakby. To jest taki przykład. Chcesz zagrać wcześniej Star Wars Outlook, chcesz mieć wszystkie digitalowe bonusy, no to zapłać sobie dodatkowe parę stówek za tą grę. Nie? No to jest okropne. No, dość powiedzieć, że bilet w dwie strony na Sycylię kosztował mnie mniej niż gra Ubisoftu. <grym> no to Jak to może... pomyślicie, jest to trochę dziwne i aż wyprowadza z równowagi. 600 tak. zł dla młodej osoby którą jeszcze na przykład utrzymują rodzice albo którzy dopiero co zaczynają albo studiują. Ja pamiętam moje studia, jakby sześć stów dla mnie to było być albo nie być. No tak, no wiadomo, że to jest ta wersja Ultimate, nie potrzebujesz wersji Ultimate. Nie tak? No ale na, jakby o coś chodzi twórcom. Oni doskonale wiedzą, że w ten sposób wyciągną od graczy jeszcze dodatkowych, jest parę trochę niecierpliwych osób, które chcą zagrać wcześniej. I trochę fanów, którzy chcą mieć dodatkowy, nie wiem, tam jakiś zestaw strojów, tak? Mhm. Jakby w tym sensie się trochę żeruje na tego typu osobach, nie? Bo tu się wyciągnie po dodatkową kasę, nie? I... Ech. No i idzie wszystko w górę. Zresztą mm, a propos tych abonamentów, EA właśnie poinformowało, że ich abonament, oni też mają swój abonament, idzie teraz dosyć mocno w górę. Więc też podejrzewam, że ten abonament Ubisoftu też pójdzie w górę i ciekawe, co będzie z abonamentami typu Game Pass, nie? Bo mm. czy one też pójdą w górę? Jakby ja bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas abonament Game Passa poszedł w górę, no ale zobaczymy. No więc... to, to jest to chyba normalna kolej rzeczy, no jakby. Też tak. zmienia, zmieniają się stawki z roku na rok. W Polsce to bardzo widać, jak idziesz do sklepu. Tak. E, gorzej, że gdy podliczysz te wszystkie abonamenty, które płacisz, i o których nie pamiętasz, że je płacisz, to wychodzi ci nagle konkretna suma, i, i to jest to jest coś, na co trzeba zacząć zwracać uwagę, nie? Bo tak. Na przykład w moim wypadku ostatnio to liczyłem, i ja się zbliżam pod tysiaka. I to jest idiotyczny w ogóle wydatek, bo ja nie, nie, nie jest tak, że ja co miesiąc korzystam z oferty na przykład Amazona, w tym sensie, żeby z, jakkolwiek zrównoważyć wydatek, nie. Akurat Amazon jest super tani, Tak. No to, to jest powiedzła 59 może, no rocznie, tak? Być Więc... może tam zły, zły, zły ten, tak, ale, ale, ale mam mnóstwo różnych tak, Ale tak, jak te... policzysz sobie HBO, e, policzysz sobie Netflixa, policzysz sobie Game Pass'a. Ja policz... Mam Sky Showtime, to się chyba nazywa? Tak, jest jeszcze Sky Showtime i tak dalej. Jak to wszystko się. Dlatego ja na przykład mam problem z abonamentami, nie przypadam za nimi, bo mam takie uczucie właśnie, że okej, okay, to jest tanie i opłacalne do momentu, kiedy w to gram. Ale potem na przykład nie gram. Pamiętam, jak kiedyś kupiłem sobie konsolę Xboxa Series X, jak wyszedł na premierę i do tego sobie kupiłem abonament roczny Game Passa. I rzeczywiście przez pierwszych parę miesięcy, trzy powiedzmy, grałem bardzo dużo, przyszedłem całą serię Halo, w ogóle ekstra, nie? Grałem w wiele różnych indyków i tak dalej, ale po pewnym czasie przeszedł mi hype na te gry, przyszedł mi hype na tą konsolę, pojawiły się inne tematy, przyszły gry na PlayStation, bla 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 jest był taki, że ja podejrzewam, że przez pół roku tego abonamentu w ogóle nie tknąłem, jakby no. tak policzyć, albo przez więcej. Czyli w sumie wydałem, nie pamiętam ile wtedy to mogło być, nie wiem, 150 zł wyrzuciłem do kosza w pewnym sensie. Gdybym to rozsądniej z tym się obchodził, to bym wydał mniej. I na tym polegają te abonamenty. One liczą na to, że zapomnisz o tym, że to się przedłuży automatycznie, nie i nie jest no tak, to takie to, wygodne. Nie, nie bez powodu, gdy rejestrujesz się nawet na ten okres bezpłatny, oni żądają od ciebie karty. Bo Zdan już zapomnisz. I myślę, że to jest bardzo duży procent ludzi, którzy zapominają. No. Nie? I potem ktoś się orientuje, co, od trzech miesięcy opłacam jakiś abonament? Co to w ogóle za abonament no. jest? Bo jakby. I myślę, że tak, że dlatego są bardzo wygodne i tanie, ale pod warunkiem, że masz jeden. Ale jak masz jeden, to nie masz wszystkiego. Dokładnie. Jakby doświadczyliśmy tego w sensie. Ludzie doświadczyli tego na poziomie właśnie Netflixa, wydawało się, że Netflix jeden wystarcza do wszystkiego, potem się pojawiła konkurencja i nagle robić to kłopot, bo tu wychodzi fajny serial, tu wychodzi fajny serial, tu wychodzi fajny serial i są na trzech różnych platformach, chcesz się wszystkie oglądać, to musisz bardzo dużo płacić za to, nie? Tak. Potrzebujemy oferty, która to jakoś skonsoliduje. Tylko, że jakby nie potrzebują jej ci, ci którzy te Czość oferty układają, tak? Co oni zdecydowanie nie potrzebują, no i obawiam ja się, że raczej będziemy szli w kierunku fragmentaryzacji, bo coś no. na tym zarabia, nie? Także tak, także to są, te, to są te wydarzenia z tego tygodnia, takich ułamek, który zdążyliśmy dzisiaj omówić. Dziękuję za to, że mnie tak wprowadziłeś w ten tydzień. Nie było to łatwe, bo przyznam, że w ogóle nie otwierałem internetu. Trzeba czasem odpocząć od pracy, trzeba czasem odpocząć od swojego hobby również, żeby potem wrócić w pełni sił i znowu się cieszyć grami, a nie denerwować nimi. Idę anulować te abonamenty. Które... <laughs> Czyli mamy pozytywny efekt dzisiejszego podcastu. A wy jak tam? Korzystacie z tych abonamentów? Macie też problem z kontrolowaniem ich? Wydajecie za dużo pieniędzy? Czy może uważacie, że są super? Dajcie znać w komentarzach, a my się żegnamy i życzymy wam miłego weekendu. Papa. pa. Cześć.